usłyszałam wewnętrznie jego głos. Córko moja, wiele stron zostało napisanych na temat słów, które wypowiedziałem w tym momencie, kiedy jako człowiek czułem jedynie opuszczenie przez mojego ojca. Dobrze wyjść, trzeba wyjść poza te słowa. Pamiętaj, że z krzyża widziałem wszystkie czasy przyszłe. Jak ktoś czyta pasję Katarzyny Emeryś, to tam jest to pokazane. Od ogrodzica przez Pan, umysł Pana przeszły wszystkie czasy przyszłe. Wszystkie cierpiące kobiety i mężczyzn. Niektórzy mieli krzyż, który sami na siebie włożyli. Innym go na ramiona wrzucili ich bracia. Oni nie potrafią go unieść. Jak można krzyż samemu na siebie zrobić? Włożyć. 5% ludzi jest w stanie wziąć czyjś krzyż na siebie i wyprosić łaskę, przejść chorobę. 2%. A reszta to przez nasze grzeszne życie. Ładujemy sami na siebie krzyż. Bo konsekwencją grzechu jest zawsze krzyż. Choroba, zniewolenie, skutki grzechu, które w wielu przypadkach trwają do końca życia. Jedno mogą bracia włożyć krzyż. Mogą. Przez zgorszenie, przez pomówienie, przez posądzenie. Ktoś powiedział twojej żonie coś, albo mężowi coś o tobie. Mąż dostaje furiacji, potęguje zazdrość i się rozwala małżeństwo. To nie rozwaliło się tu wewnątrz. Ktoś nakręcił łopa. Ktoś włożył krzyż. Pan widzi, mówi, a oni nie potrafią go unieść. Tym okrzykiem wyjawiłem całej ludzkości ogrom mojej samotności na drodze krzyżowej. Czułem moje rany we wszystkich ciałach dręczonych przez głód i biedę. Miliony głosów jednoczyły się w moim wołaniu, zawołaniu. Boże mój, czemu się opuścił? Umierałem z głodu, podczas gdy żyją ludzie, którzy chorują z przejedzenia. Większość chorób współczesnych cywilizacji mamy z przejedzenia. Pan Bóg to wszystko widział. Moje życie jest nieustannym i wyczerpującym postem. Istnieją osoby nieznające postu, nazywające się chrześcijanami. Jaką karę poniosą ci, co wybili wśród owiec post, co tylko umieli dyspersować? Bo owce zachowują się tak jak pasterz. Dlaczego pozwalasz na to? To są pytania Pana Jezusa, jakby do Boga Ojca, do swojego taty. By inny człowiek, być może grzesznik, większy ode mnie, być może mniej wierny, może mniej inteligentny, przypominający bardziej dzikie zwierzę niż człowieka, poniżał swoje i moje człowieczeństwo tylko dlatego, że nie mam takiego samego koloru skóry jak on. Czułem trud tych wszystkich mężczyzn i kobiet, które w momencie swojej śmierci, którzy w momencie swojej śmierci uświadomili swoje błędy. Odkryli, że utracili swoje życie. Żyjąc w grzechu, w przyjemności,
zaprzeczając istnieniu Boga. Więc ich potępienie jest nieuniknione. Te milczące głosy jednoczyły się z moim wołającym. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ty nie stworzyłeś granic, nie zbudowałeś więzień, nie chciałeś społeczeństw kilku bogatych, a większość żyjących w ubóstwie emigrantów. W moich ramionach, mój Pan Jezus, na moich nogach czułem ból tych, którzy są obłożnie chorzy, a kolce wbijające się w mojej głowy ukazywały mi cierpienie umysłowo chorych, którzy są wielokrotnie poniżani przez swoich najbliższych i odrzucani. Wołanie tych osób łączyło się z moich. Ojcze, dlaczego pozwalasz na to, by mnie wyśmiewali, by mnie odrzucali, by mnie zamykali? Jeśli to nie moja wina, że jestem w takim stanie. Nie myślę o tym, że również mój Pan Jezus i oni mogą pewnego dnia znaleźć się w moim miejscu, przeżywać to, czego ja teraz doświadczam. Czułem w mojej klatce piersiowej ból starszych ludzi, którzy są zapomniani przez najbliższych, sąsiadów, krewnych i nieznajomych, kiedy są zostawieni w hospicjach, wydawani na pastwę spojrzeń i dotyków obcych rąk. Kiedy ich ręce nie są w stanie przygotować posiłku dla bliskich, czy tylko też dlatego, że nowe sympatie ich dzieci czy wnuków nie chcą się pochylić nad ograniczeniami osoby w podeszłym wieku. W niektórych przypadkach, twierdząc, że robią to ze współczucia, litości, zabijają ich, by zakończyły się ich męki. Wtedy ich głos łączy się z moim. Boże mój, czemuś mnie puścił? W jednym z państw bogatej Europy sądzą pielęgniarza w tych dniach. Zabił ponad 200 pacjentów. W hospicjum, uśmiercił. Przyznał się. Dlaczego pozwalasz na to, by się mnie pozbywali ci, których uczyłem stawiać pierwsze kroki w życiu? Dlaczego pozwalasz na to, by ci, którzy mnie mijają, czuli wstręt do mojego ubóstwa, do moich brudnych ubrań, by mnie poniżali, szczycąc się swoją młodością i bogactwem? Dlaczego mój syn chce, by podano mnie eutanazji, by ukrócić moje dni, a przez to skazać jej wykonawców na okrutne męki w piekle? Mówi Pan Jezus, na mojej skórze czułem niepokój tych, którzy zostali usunięci poza nawias społeczeństwa ze względu na przynależność do takiej, a nie innej rasy, zdegradowani do pozycji psa, któremu zabrania się wstępu do pewnych miejsc w domu. Ich pełne bezsilności, cierpienia, głosy razem z moim wołają: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dlaczego pozwalasz na to? To są pytania Pana Jezusa, jakby do Boga Ojca, do swojego taty. By inny człowiek, być może grzesznik, większy ode mnie, być może mniej wierny, może mniej inteligentny, przypominający bardziej dzikie zwierzę niż człowieka, poniżał swoje i moje człowieczeństwo tylko dlatego, że nie mam takiego samego koloru skóry jak on.
czułem trud tych wszystkich mężczyzn i kobiet, które w momencie swojej śmierci, którzy w momencie swojej śmierci uświadomili swoje błędy. Odkryli, że utracili swoje życie. Żyjąc w grzechu, w przyjemności, zaprzeczając istnieniu Boga. Więc ich potępienie jest nieuniknione. Czułem również ból tych chrześcijan, którzy w chwili śmierci stanęli w obliczu prawdy. Owszem, wierzyli. Karmili się i żyli jak dobrzy chrześcijanie, w cudzysłowie. Czyniąc wiele dobrych rzeczy, jednak pomijając wiele innych, jak choćby niesienie wiary i wiedzy innym. Myśleli egoistycznie o własnym zbawieniu, nie interesując się najbliższym dla nich człowiekiem, który żyje nie znając Boga. Sprawiedliwość dotyczy obu grup. Tych, którzy nie chcą poznać Boga i tych, którzy nic nie robią, by dzielić się swoją wiarą i nieść innym nadzieję. Na każdym centymetrze mojego ciała czułem cierpienie każdego dziecka zabitego w łonie swej matki. Ich niewinność łączyła się z moim głosem. Przepraszam. Ich niewinność łączyła się z moim głosem ludzkiej bezsilności. Boże mój. Boże mój. Czemuś mnie opuścił? Dlaczego pozwalasz, by ta kobieta, która mogła tulić mnie w swoich ramionach, ogrzewając moje malutkie ciało, skazywała mnie na to, bym nigdy nie ujrzał światła słońca. Sama skazując siebie w ten sposób na wieczne rozłączenie ze światłością nieba. Szczycicie się techniką, osiągnięciami rozumu ludzkiego. Ale kiedyś historia was ogłosi największymi mordercami w dziejach ludzkości. Amen. Moi kochani, są to cały czas czerwonym ruchem słowa Pana Jezusa. Nowe spojrzenie na rzeczywistość. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Za tydzień dokończę rozważania tajemnicy.